a zwycięzcą Nagrodę Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego 2018 otrzymali Bertolt Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski. Bertolt Kittel, Anna Sobolewska, Piotr Wacowski, zapraszam tutaj do nas na scenę. Berti, pamiętasz Bośnię w 97? Znaczy przede wszystkim no, dla mnie jest to satysfakcja, że naprawdę zrobiliśmy bardzo ważny temat, który odsłania kulisy, jak to wszystko naprawdę wygląda. I że nie jest to przysłowiowe 5 piw, tak? A fala hejtu nie odstrasza od tego zawodu w ogóle? Nie no, mnie osobiście kompletnie nie. No, szczerze mówiąc to właściwie ja z wykształcenia i z zawodu jestem operatorem filmowym, ale no to tylko tak naprawdę jakby powoduje, że w przyszłości chciałbym jeszcze bardziej się skupić na realizacji materiału. Od strony reżyserskiej. No właśnie, ale to ciebie jako operatora na przykład jeżdżenie w takie miejsca, pokazywanie takich, no czasem nawet bycie w takich niebezpiecznych sytuacjach, to jest coś takiego, co nie wiem, bardziej wciąga, czy to jest takie poczucie misji właśnie, że no, trzeba coś pokazać uczciwie? Adrenalina, no to jakby jest jedna kwestia, natomiast jakby no, nie chcę może używać jakby górnolotnych słów jak misja, tak? No tak samo jak powiedzmy, nie widzę jakby swojej przyszłości, powiedzmy stricte w jakichś wcieleniówkach typu Antonio Salas, tak? No bo to też nie o to chodzi, ale na pewno po prostu robienie różnorodnych rzeczy, znaczy inaczej, robienie po prostu rzeczy w okolicach jakby filmów dokumentalnych, reportaży i właśnie tematów, które są istotne ze względów społecznych, no to chyba to jest po prostu coś, co mnie najbardziej interesuje w tym zawodzie. I to zarówno jakby od strony, powiedzmy, zdjęciowej, jak i realizacyjnej. A co zrobisz z nagrodą? No to w trójkę się musimy naradzić. Teraz nie jestem w stanie jakby o tym powiedzieć. Czy dla mnie ta nagroda jest olbrzymim zobowiązaniem. Mam teraz duże poczucie odpowiedzialności, bo nie chcę, żeby ten materiał był pierwszym i ostatnim tak ważnym materiałem, który wyjdzie spod mojej ręki, a tak jak mówiłam wcześniej, jest to mój debiut dziennikarski, więc no wiem, że czeka mnie dużo pracy, bo oczywiście jest bardzo przyjemnie i wspaniale zaczynać w ten sposób, ale jest to też pewne obciążenie, bo trzeba powiedzmy dorównać tej nagrodzie w swojej późniejszej karierze. Ja mam takie poczucie bardzo mocne w tym momencie. Mhm. Ta nagroda jest przyznawana przez środowisko dziennikarskie. To dla dziennikarza sprawia, że ona jest ważniejsza, pani zdaniem? To docenienie w branży, pani zdaniem, jest ważne dla dziennikarza? Jest ważne szczególnie w tym momencie, bo dostajemy tę nagrodę kilka dni po próbie no, skompromitowania naszego materiału i nas. Kilka dni temu ukazały się zupełnie wyssane z palca absurdalne dla nas zarzuty. I cieszymy się i tak chyba traktujemy tę nagrodę jako potwierdzenie, że osoby, które rozumieją dziennikarstwo, wiedzą o co w tym zawodzie chodzi, są po naszej stronie i dla nich te zarzuty są tak samo absurdalne jak dla nas. Pytanie, czy dla odbiorców to jest równie jasne, bo jeśli ważne osoby w państwie, ministrowie potwierdzają swoimi słowami manipulacje, no to nawet nie dziwi mnie to, że niektórzy odbiorcy wierzą w takie zarzuty formułowane wobec dziennikarzy. Ale dla mnie szczególnie, jako że stałam się bohaterką tych doniesień niektórych portali w ostatnim czasie, dla mnie szczególnie to jest bardzo ważne, że też tę nagrodę otrzymuję. Państwa reportaż pokazał taką siłę polskiego dziennikarstwa, kiedy po reportażu przez cały kraj przetoczyła się ogólnopolska debata o tym wielkim problemie. Pani wtedy sobie pomyślała, że pani praca ma sens i może pani słowem zmienić Polskę? Pomyślałam, że debata jest, ale może nie zawsze ona dotyczy tego, czego chcielibyśmy, bo koncentruje się na przykład na bardzo widowiskowych urodzinach Adolfa Hitlera zorganizowanych w lesie w Wodzisławiu przez te
małą grupę neonazistów, ale no bo to jest bardzo atrakcyjny obrazek i ten, to jest jeden z niewielu chyba materiałów śledczych w Polsce, który od razu trafił na memy i stał się jakimś takim internetowym żartem. To na pewno też mu zapewniło popularność wśród młodych ludzi. Z tego się cieszę, ale z drugiej strony ten materiał był trochę o czym innym. Było takim niebezpiecznym flircie władz państwowych właśnie z takimi środowiskami. A o tym się niewiele mówiło. Wszyscy skupiali się właśnie na tych trochę groteskowych, trochę smutnych ludziach czczących Adolfa Hitlera, a nie o tym, że oni mieli wsparcie tego rodzaju, że poseł Robert Winnicki interpelował w sprawie szefa tej grupy neonazistów i następnie Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło kontrolę w prokuraturze, która sprawami tego nazisty się zajmowała. Więc na to byśmy chcieli dziś położyć nacisk, że ten materiał był o tym. Był o tym, jak politycy podchodzą do problemu neonazizmu w Polsce. Niekoniecznie o grupie 7 osób w lesie i tym, co oni tam sobie robią. Okazało się, że zupełnie powszechnie tam używa się symboliki neonazistowskiej, czy nazistowskiej wręcz, że bohaterami dla niektórych ludzi, którzy publicznie głoszą, że są na przykład patriotami, są ludzie będący zbrodniarzami wojennymi na przykład, hitlerowskimi. I postanowiliśmy zrozumieć, na czym polega to zjawisko i teraz no, udało nam się to. To znaczy zrozumieliśmy, dlaczego można być jednocześnie przedstawiać się jako patriota, nacjonalistyczny Polski i wielbić na przykład Rudolfa Hessa. Rozumiemy to, na czym polega to zderzenie w głowach tych ludzi. Wiemy też, że nieprzypadkowy jest fakt, że wielu z tych ludzi pochodzi z terenów dotkniętych skrajnym bezrobociem, skrajną biedą. To jest naturalna pożywka dla ekstremizmów. Taki brak perspektyw i łączenie się w jakieś grupy, ruchy, które dają poczucie jedności siły, to często właśnie jest taka pożywka dla ekstremizmu. No, wydaje mi się, że większość tych naszych ustaleń gdzieś tam znalazła się w materiale lub w analizach, które wokół niego powstały. I myślę, że ten materiał nie tylko przyczynił się do zrozumienia, jak czy na jakim etapie jest ekstremizm w Polsce obecnie, ale też do uwrażliwienia ludzi na pewne oznaki na przykład rasizmu, neonazizmu, faszyzmu w przestrzeni publicznej. Kiedy widzimy teraz na przykład jakieś reakcje opinii publicznej na przykład na działalność organizacji nacjonalistycznych, to widzimy, że komentatorzy czy dziennikarze są w miarę świadomi tego, czym jest na przykład Krzyż Celtycki, czym jest Falanga i tak dalej. Także myślę, że też uwrażliwiliśmy opinię publiczną na to, czym jest taki ekstremizm neofaszystowski i myślę, że w jakiś sposób ludzie się obudzili, jeżeli chodzi właśnie o tolerancję dla takich zjawisk. Muszę też Cię zapytać tak po prostu, co ta nagroda oznacza dla Ciebie, bo jest tak szczególnym patronem. No, muszę powiedzieć, że mam wielu przyjaciół, którzy zaczynali swoją drogę zawodową właśnie w Radiu Z i no, wiem, kim dla nich i kim dla środowiska wolnych mediów był Andrzej Wojciechowski i muszę powiedzieć, że czuję się głęboko, znaczy bardzo zaszczycony tym, że otrzymaliśmy tę nagrodę i że w tak fantastycznym gronie dziennikarzy, którzy byli nominowani tutaj za świetne materiały, że no, Kapituła uznała, że to nam należy się to największe uhonorowanie. Czy myślisz, że właśnie wasz reportaż też trochę otwiera oczy innym dziennikarzom, że warto się chwytać takich tematów no, wrażliwych, niebezpiecznych? Wielu dziennikarzy porusza tematy, które są nie tylko niebezpieczne, ale to są często tematy, których inni dziennikarze nie dotykają, bo na przykład są z pozoru nieatrakcyjne, bo zresztą jak zobaczymy na spektrum tych tematów, które tutaj były nominowane, to widzimy, że tu są materiały bardzo, bardzo różne. Są materiały i społeczne, i polityczne, i newsowe, i wywiady, i książka, i materiał o ratownikach medycznych. I to są naprawdę materiały, które pokazują jakiś poważny wycinek tego, co się dzieje w naszym kraju, tego, jak funkcjonują ludzie. I myślę, że kiedy słyszymy o kryzysie dziennikarstwa, to tutaj padł taki mądry bardzo uwaga, że owszem, to był trudny rok dla mediów, ale nie dla dziennikarzy, dlatego że no, dla dziennikarzy te czasy są wyjątkowo ciekawe. Przecież chociażby dla dziennikarzy śledczych one są ciekawe, dlatego że ci dziennikarze śledczy, którzy no, należą do tego świata wolnych mediów, oni są naturalnym punktem odniesienia dla wszelkiego rodzaju informatorów, dla
whistleblowerów, którzy próbują zaalarmować o pewnych nieprawidłowościach. To oni do nas przychodzą, a nie do mediów, które są zależne od rządu. Dlatego myślę, że zawodowo to jest dla nas bardzo dobry czas paradoksalnie.